Jesteśmy bezpieczni. Siemanko wszystkim, Hubert Miściwojewski, MMA Bądź na Bieżąco, a razem ze mną Karolina Owczarz. Cześć, witam. Karolina, na początku spytam się jak zdrówko. Widziałam, że leczyłaś się rosołkiem, ale chyba już jest wszystko w porządku. No przez to, że rosołek był zamawiany, bo w Warszawie, a nie od mamy, to zajęło to pół dnia dłużej, więc cała choroba trwała jeden dzień. Także nie, no przeziębienie, wiecie, pogoda jest taka, że na porannym spacerze z psem była śnieżyca, później słońce, a później z tego słońca też wyszła śnieżyca, więc prawie wszyscy chorzy, ale no totalnie jakieś tam jednodniowe przeziębienie, więc już dzisiaj rano zrobiłam sparingi, także jest wszystko okej. Do sparingu przejdziemy zaraz, ale poruszmy też temat twojego pieska. Masz nowego pieska i widzę, że pokochałaś go chyba bardzo szybko, co? To jest mój synek, to nie jest mój pies. Nie, no jest, jest takie szczęście, chociaż daje tak popalić, ale jak go wzięłam, na początku miałam mnóstwo stresów, czy to na pewno był dobry pomysł, trzeba na to gotowa i tak dalej, ale daje tyle miłości, tyle radości, jak przychodzi rano, jak się na ciebie spojrzy tym pyszczkiem i jest taki wdzięczny i kochany, więc fajnie. Wzięłam go też w momencie, no to był w ogóle... Nie chcę mi się powiedzieć całej historii, ale go wzięłam dlatego, że siedziałam sama w Łodzi w domu, mam spory tutaj jakby mieszkanie, ogród i tak dalej, mam mnóstwo osób do opieki nad nim. Wzięłam go właśnie z tego powodu, ponieważ bardzo mi się nudziło w Łodzi, a tydzień później po tym jak go wzięłam, przeprowadziłam się na stałe do Warszawy do mieszkania, gdzie nie mam nikogo do opieki nad nim. Także mówię, wzięłam go z powodu siedzenia samemu w Łodzi z mega warunkami do psa. A tydzień później skończyłam z nim bloku, gdzie mówię, totalnie wszystko się odwróciło, ale i tak jest super, tak jest fajnie, jest kochany, bardzo go kocham. Przeprowadziłaś się na stałe do Warszawy, czyli już nie będziesz trenowała w Łodzi i w Shark Top Team? No Shark Top Team na razie nie istnieje, no, jest zamknięty z powodu pandemii klub i w związku z tym, że ta sytuacja się przedłużała i na razie się nie zapowiada, żeby to miało się zmienić, no to wszyscy musieliśmy podjąć jakieś kroki, więc wszystkie dziewczyny właściwie rozjechały się po innych klubach, wszystko się stało za zgodą trenerów, więc nie ma tutaj totalnie jakichś krzywych sytuacji, nie ma żadnych kwasów. Jest bardzo wszystko miło i przyjemnie. Z Łukaszem Zaborowskim wszystko zostało przegadane. Pisze do mnie prawie codziennie Łukasz po każdym sparingu, jak poszło, czy wszystko w porządku. Więc tak, obecnie jestem zawodniczką klubu WCA Fight Team. Czyli w sumie wróciłaś na stare śmieci? No wróciłam na stare śmieci. Nigdy jakby nie trenowałam WCA jako zawodniczka, ale wróciłam do Warszawy przede wszystkim, więc no to nie jest dla mnie żaden przeskok, bo jednak mam tutaj mnóstwo życia, mnóstwo przyjaciół. Ale tak, no fajnie, że też mogłam przejść do takiego klubu, tak wybitnego klubu i że jestem bardzo dobrze przyjęta. No i właśnie przez to pewnie, że trenowałam tam od lat tak z doskoku, no to też zostałam przyjęta w taki no mocno zaangażowany sposób. Jeśli chodzi o kobiety, masz tam z kim trenować? Wiem, że teraz odwiedza też was ta Magdalena Loska. Widziałam jakieś instastory z Różą Gumienną, także chyba nie brakuje ci sparring partnerek. No to jest właśnie ten minus WCA, niestety, że to jest klub wielkich chłopów, a nawet jak są mniejsi, to już są tacy... Jest zupełnie coś innego, kiedy masz 18-letniego, 70-kilogramowego chłopca, a 70-kilogramowego, 30-letniego mężczyznę. I to jest zupełnie inne ciało, więc tam nie ma młodych zawodników praktycznie. Jest szamat, z którym trenuję i bardzo lubię. No ale z tymi dziewczynami, z lekkimi rzeczywiście jest problem, ale fajnie, przychodziła Magda, teraz przyjechała Róża, więc no kombinujemy, będziemy już przed chwilą tutaj na Gali FM, spotkaliśmy się z trenerem Kościelskim, już umówiliśmy na przyszły tydzień na sparingi, bo okazało się, że ma fajne dziewczyny dla mnie, więc no kombinujemy, no słuchajcie, no trzeba kombinować, są czasy jakie są, fajnie, że mam gdzie trenować, fajnie, że mam zaangażowany we mnie klub, więc coś się wymyśli, będzie dobrze. Przejdźmy do twoich sparingów, widziałam, że dzisiaj chyba były 3 rundy, z tego co dobrze pamiętam, jesteś w jakichś przygotowaniach do walki? Czy jak to wygląda? No jestem już w przygotowaniach, jestem. Zaczynam akcję pod tytułem 52 kg, także to też już zaczynam poważne wyzwanie przede mną, ale jestem w treningu, jestem w przygotowaniach. No i zobaczycie mnie prędzej niż później. No już nie ma co ukrywać, na pewno nie na najbliższej gali, bo zostało do niej 2 tygodnie, ale niedługo już na pewno będziecie mogli mnie zobaczyć. Ja chyba wiem kiedy, ale też nie będę zdradzał, żebym nie dostał po uszach. Sprawa nasze, więc zostawmy je. Tak, ty będziesz teraz walczyła, Karolina, do 52 kg. Boisz się trochę tego zbijania? No boję się, ale ja nie mam co już robić w 57. Pokazała to też ostatnia walka, że odbijałam się w pewnych sytuacjach jak dziecko od Justyny, która jest taką bardziej prawowitą zawodniczką 5-7, ponieważ no obstawiam, że tak na co dzień waży 63-64. Mam nadzieję, że to nikogo nie... Może skłamałam, może waży 60, ale wydaje mi się, że nie. No i też przyjechała do nas na sparingi na kilka tygodni Sara Smajic, która jest Chorwatką mieszkającą na co dzień w Niemczech, w WFD Gym. No i to jest zawodniczka z 57, walczy na co dzień w 57, a waży na co dzień 67. Więc sparingi z nią okej, nie szły mi źle, bo jak się już gdzieś tam później nauczyłam jej trochę, no to byłam w stanie ją obalić i tak dalej. Ale no te pierwsze sparingi, no to było okej, 5-2, trzeba iść koniecznie, no bo to po prostu
To jest inny człowiek, 10 kg różnicy między kobietami, no to jest w ogóle przepaść. To jest mega dużo. To jest mega dużo i wiesz, no to ona w dniu walki, ja bym ważyła w dniu walki 58,5, a ona by ważyła pewnie 62, 63, 4 kilo, mega dużo. Także no za malutka się zrobiłam do 57, także Akop Szostek, jedziemy, ciśniemy body chief i jedziemy z 52. Czyli trochę będzie mniej tego brownie. No, odstawiłam brownie na chwilę obecną, ale też fajnie, bo podobają mi się takie nowe metody dietetyczne, że więc to już nie jest kurczak ryż. Ja mam normalnie wpisane słodycze w dietę raz na jakiś czas, żeby po prostu nie podjadać, tylko mamy to wliczone, tak żeby to zbijanie wagi nie szło trudno. Zobaczymy, no mam nadzieję, że wyjdzie ten projekt dobrze. Słodycze w diecie kojarzą mi się tylko z jedną osobą, z Danielem Omieleńczukiem i z białymi chyba michaszkami, tak? Właśnie, a jak tam Daniel? Też coś tam z tobą sporuje, czy nie? Żarty żartami, ale ostatnio chyba były 2 tygodnie z rzędu takie, że na parterze oboje byliśmy bez pary i rzeczywiście z nim i z Jakopem robiliśmy w trójkę. O, a ja tylko żartowałem. Nie, naprawdę, ostatnio się tak zdarzyło, że 2 treningi z rzędu jakąś tam rundę robiliśmy razem, bo nie było z kim. Śmiesznie, bo tam na przykład dochodziłam do trójkąta, pozwalał mi do niego dojść. Ja naprawdę nie byłam w stanie dopiąć nóg, w sensie gdzieś tam kostki się ewentualnie stykały, a nawet nie byłam w stanie ich gdzieś tam skrzyżować, więc śmiesznie, ale no ja Daniela uwielbiam. Daniel to jest chłopak, który pokazał mi pierwszy raz w życiu jiu-jitsu, bo pamiętam, chciałam iść na pierwszy trening MMA, a wcześniej chciałam iść na pierwszy trening jiu-jitsu. Mówię, Daniel, pokaż mi cokolwiek, żeby nie było wstydu na tej grupie. No i pokazywał mi tam przez 1,5 godziny jakieś podstawy, więc no ja uwielbiam Daniela, trzymam za niego kciuki po prostu przeokrutnie i wspaniały człowiek, wspaniały ojciec, zawodnik i sparring partner. Rywalka jest znana, czy nie? Może. Czyli tak. Może. Okej, no to nie dopytuj dalej. Wiesz co, jeszcze się ciebie tylko dopytam. Dzisiaj tutaj widzieliśmy na gali, wjechał w sumie, był spuszczony na linach. Walka przepotężna, co? No przepotężna. W ogóle nie wiedziałam, co się stało, bo wyszłam na chwilę z sali, wróciłam i nagle patrzę, tam jest ring w klatce. Mówię, co ty, skąd, jak, dlaczego nie było mnie 3 minuty? No przepotężna, no to fajnie, w ogóle super gala, bardzo mi się podoba i tutaj nikt nie odpuszcza, krwawe walki, mocne pojedynki, super. Już mało brakuje do pojedynku twojego właśnie trenera od dietetyki, nie wiem ten jak to nazwać, tak, Akopa, mocno będą trzymane kciuki? No ja już się cały dzień stresuję, trzymam bardzo mocno kciuki, bo Akop to jest naprawdę dobry zawodnik. Bo myślę, że nie miał szansy, nie wiem, czy może w głowie tego nigdy nie był w stanie poukładać czy coś, ale myślę, że nigdy nie pokazał swojego prawdziwego oblicza. Znaczy on sam nie nazywa się nigdy, nie wiem, przyszłą gwiazdą UFC, ale na pewno dużo lepszy niż pokazywał to w walkach, więc wierzę, że dzisiaj w końcu uda mu się pokazać to, co potrafi, bo potrafi naprawdę sporo. No i na to liczymy, że pokażą naprawdę nam panowie znakomity pojedynek. Karolina, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Czekam na twój pojedynek bardzo mocno. Życzę ci powodzenia, zdrówka i widzimy się na gali KSW. Bardzo dziękuję. Dzięki.